Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 140 odcinku z serii City Skylines na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mamy coś nietypowego. Mamy do wybudowania sekcję zwierząt morskich. Problem w tym, że ja absolutnie nie mam pojęcia, gdzie mogę taką sekcję wybudować dla tych zwierzaczków. Myślę, że tutaj byłoby dobre miejsce. Najpierw musimy zatem wysypać ziemię. I teraz tak, zmniejszyć rozmiar pędzla. No dobra, siłę można zwiększyć, ale rozmiar musi być taki właśnie niezbyt pokaźny. Musimy to tutaj trochę pogłębić, ten cały fragment. No, coś takiego musimy zrobić. Głęboki kawałek trzeba tutaj wyrąbać. Jeszcze wyrąbiemy go tutaj. Tak, i teraz zobaczmy, czy tutaj już się to zmieści. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze więcej trzeba skopać. Widzę, że woda już tam się zaczyna powoli przelewać z kanału. My oczywiście tej wodzie to zaraz ułatwimy. Byłoby fajnie tutaj. Niby też wymaga tylko wody, a tutaj. A tutaj jednak kawałek tej kolejki zasłania. Ta woda się tam dostała w tym momencie, ale jeśli mam być szczery, to tak średnio mnie to na ten moment obchodzi, ponieważ spełnia swoje zadanie, czyli płynie tam, gdzie ma płynąć. Ta woda gdzieś tędy się chyba tutaj dostaje. Pokażcie nam to. Okej, nie wygląda to jakoś mega źle. Mhm.
dużą ochotę pograć w Zoo Tycoona. To była naprawdę fajna gra od Microsoftu. Tak, bo Microsoft robi też gry, jeśli nie wiecie. Na przykład Flying Simulator to też jest gra od Microsoftu. Ostatnio właśnie wyszła nowa część, wygląda naprawdę świetnie. No ale była właśnie taka gra kiedyś od Microsoftu, Zoo Tycoon po naszemu. Gra była naprawdę fajna, naprawdę fajnie się w nią grało. Miała wprawdzie pikselową grafikę, no bo wszystkie gry w tamtych czasach, w dawnych czasach, miały pikselową grafikę i tutaj no nie ma o czym w ogóle dyskutować. Po prostu sprzęt kiedyś na więcej nie pozwalał. Kurde, jakby to teraz tutaj podciągnąć? Ach, jeszcze ten mikrofon. Dobra. No jakby tu teraz ten prąd podciągnąć. Tu by trzeba coś zbudować. Tak, to jest myśl. Trzeba coś wybudować po prostu. Dlatego zrobimy to tak. 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 Tak, ja widzę tu pomysł i buzię widzę w tym tęczu. A wy nie widzicie, prawda? Dokładnie tak, dobra. Tak, teraz skrzyżowanie, wyłączamy światła i tu zrobimy taki maleńki park. Park miejski i mała brama główna. Myślę, takie maleństwo, tak? O kurczę, zaczęło padać. To chyba nawet grat taki u mnie lekki pada. Masakra. Ale fajnie, ja lubię jak pada. Nie wiem jak wy, ja bardzo lubię kiedy pada deszcz. Jak to było w piosence? Pada deszcz. Tak już było wczoraj. Znowu ty. To są twoje słowa. Coś tam. Nic się nie zmieniło. Tak już jest, tak już przecież było. Naprawdę fajna piosenka. Kurczę, te stare piosenki były fajniejsze kiedyś. Wiem, co teraz powiecie. Aaa, typowy polski Polak Janusz z tekstem kiedyś to kurwa było. No, cóż mogę powiedzieć, bo kiedyś to było. Kiedyś te piosenki były naprawdę lepsze. Teraz jak słucham tej nowej muzyki, to po prostu nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Dobra, ogrodzimy to płotem. Bardzo ładny park. Raczej taki skwer trochę, no ale okej. Tutaj potrzebowałbym jeszcze tylko właśnie teraz takiej rzeczy, która by przerzuciła prąd trochę dalej. Ha, bo wy tutaj tego nie widzicie, a tutaj był taki plan. Ja żartuję, oczywiście nie miałem tutaj nic takiego w planie, teraz jakoś tak to wymyśliłem, tylko że prądu dalej nie ma. Musimy coś tutaj postawić, co będzie rozprowadzać prąd dalej, ale... O, z
sekcja spinaczkowa. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Czy ona potrzebuje prądu? Tak, i ona przekazuje ten prąd dalej, to jest najważniejsze. Co jeszcze fajnego można tutaj wziąć? Nie chcę punktu informacyjnego. Kawiarnia. Kawiarnia to jest super sprawa. Super pomysł, kurwa! O, coś takiego. Teraz potrzebowałbym... tutaj rzucić tą linię energetyczną. W ten sposób. I dzięki temu mogę wykasować teraz ten jej kawałek. Dobra. I jeszcze coś tutaj można wstawić. Co by tutaj wstawić fajnego? Nawet wygląda spoko, nie wygląda to tak źle. Tu natomiast trzeba by jeszcze zrobić obszar parkowy. Najlepiej byłoby to jakoś połączyć w całość, bo jak widzicie, jak odetnę tą linię, to ta część będzie zdana tylko na te dwa wiatraki, a to nie jest dobry pomysł, dlatego musimy to jakoś tutaj połączyć i ja już chyba wiem, jak to zrobić. Pokażcie mi proszę park. Gdzie to było? Gdzie ja to widziałem? Chwila, muszę znaleźć. Tutaj. O właśnie, o to mi chodziło. O to, 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 to. A dlaczego ja tak bardzo chcę tą pływającą kawiarnię tutaj w tym miejscu, albo tą wyspę rybacką? Zapytacie, po co mi ona tutaj? Ona jest mi tutaj teraz strategicznie potrzebna. Dlaczego? Bo jak widzicie, ona rozciąga ten prąd na oba te miejsca, więc... Jakbym wstawił tutaj tą kawiarnię jeszcze. Co tutaj było, to parkowe. Tylko jakbym ja to jeszcze dał tu gdzieś. O. A to chyba tak łatwo nie wyjdzie, bo musiałbym trochę tego gruntu tutaj naciągnąć. Dobra, spróbujmy wysypać trochę gruntu. Może to coś pomoże. Jakbym wysypał tutaj trochę gruntu. Oczywiście zawsze mogę go stąd zebrać znowu, ale ja bym teraz w tym momencie chciał mieć... pływającą kawiarnię tutaj. Chodzi mi o to, żeby ona się stykała... O tak! O to właśnie mi chodziło, widzicie? Żeby ta kawiarnia stykała się z tą wyspą, przez co... Aha! Fajnie! Jestem debilem!
tu bym musiał coś dać. Dobra, na razie wiem, że mogę wywalić teraz tą linię tutaj. I muszę jakoś teraz wymyślić, jak połączyć to z tym. Na razie pomysłów brak, ale myślę, że z czasem jakiś pomysł się tutaj znajdzie ciekawy. To będzie super pomysł. Super pomysł, kurwa. No dobra, co ja teraz muszę zrobić? Teraz muszę tak, po pierwsze, tutaj zrobić park. Bo tutaj nie ma parku i to jest naprawdę słabe. Mała brama tutaj. I teraz ten park rozciągamy. By using their eons old dead bone goop to fuel your five door wagon, making it the oldest form of recycling there is. Dino oil. Embrace the power of bones. This is Mars official radio. I'm Miss Eskelin. It's time for another letter. This comes from Tony. Hello, Miss Public Service. I've been a long-time fan of the great music you play. Regarding our future educational system, I have an idea. If our kids start their training at age 4, they will likely reach the sufficient academic level to start their lives as productive citizens by age 20. What do you think? Tony, your proposition is appealing, but I doubt that children can absorb abstract information any earlier than they already do today. Instead, I suggest we exclude subjects that don't apply to life on Mars, like domestic science, art, and handicrafts. Okay? Jest mniejsza niż szkoła średnia, dlatego tak mi to nierówno wyszło, ale myślę, że tak też może być. Dobra, tutaj coś już się nam rozwija. O, to jest nawet fajne. Taki sklepik zaraz przy parku z miejscami do ładowania tych samochodów, to jest fajne. Swoją drogą, jak ostatnio właśnie byłem na urlopie w Belgii, to widziałem te stacje ładowania. Powiem wam, nawet fajnie jest to zrobione, to jest na takiej zasadzie, że po prostu macie taki normalny parking, nie? I tutaj po prostu wystają tak jakby te... Jezus, jak to się nazywa? No takie te skrzynki z prądem, które wam wystają na ulicy czasami, tak? Tam po prostu się podjeżdża i się ładuje samochód. To było naprawdę spoko. To nie jest jakieś takie, że jakieś właśnie specjalne stacje do ładowania, jak stacje paliw czy coś takiego. Nie, to są po prostu takie wystające skrzynki. Fajnie to wyglądało, estetycznie bardzo.
muszę przyznać. Z drugiej strony bardzo mi się podobało właśnie to, jak będąc tam właśnie w jednym z miast, szedłem sobie i zobaczyłem właśnie ładującą się Teslę. Normalnie stała sobie podłączona, ponieważ Tesle stają się bardzo popularne właśnie tam na zachodzie. Stała sobie podłączona, ładowała się normalnie na chodniku, nikomu nie przeszkadzało. Niestety podejrzewam, że w Polsce niektóre buraki pewnie stwierdziłyby: o kurwa, ale będzie śmiesznie, wypnijmy mu to. I ktoś rano przychodzi, patrzy, a tu jest samochód wypięty z ładowania. Więc no myślę, że niestety polskie buractwo niestety, ale nie jest jeszcze gotowe na coś takiego. No wiem, no powinienem niby bronić tutaj naszego narodu, że no nie, no Polacy to nie są takie palanty i buraki. Niestety problem w tym, że są. Niestety, ale w porównaniu z tym, co nieraz widzę w innych krajach, to niestety, ale poziom takiej kultury i wychowania w Polsce niestety jest jeszcze na bardzo niskim poziomie. Jest to mega przykre, no bo z jednej strony no niby jesteśmy Europejczykami, tak? Chcemy, przynajmniej spora część Polaków chce być w tej Unii Europejskiej w ogóle, ale zachowują się jak po prostu no dzicz, jak po prostu chłopstwo wypuszczone na wolność. Niestety, ale tak to można tylko powiedzieć. Jest to mega przykre, bo wtedy porównuje się to z innymi narodami i widzi się, jak dużo jeszcze w Polsce jest do zrobienia, żeby w tym kraju było jakoś normalnie. Oczywiście nie mówię o tym, że mamy zaraz wprowadzać wszystkie pomysły, jakie ma Zachód. Oczywiście, że nie. Musimy mieć własne pomysły, własną, że tak powiem, drogę. Ale to nie znaczy, że od wszystkiego mamy się odcinać i wszystko, co oni tam wymyślą, mamy z góry uznawać za złe. Bo niestety, jak czasami patrzę, jak u nas się ludzie zachowują, to po prostu nic, tylko siąść i płakać. Niestety, ale tak się zachowujemy czasami, no po prostu jak taka dzicz. Przykład, jeżeli właśnie byłem w Belgii, mieszkałem tam nawet jakiś czas, jak na przykład w Belgii wygląda kwestia spotkania się. W Belgii ludzie spotykają się, siedzą potem przy piwie i oni potrafią pić jedno piwo cały wieczór. Ale oni sobie wtedy siedzą, rozmawiają, a w Polsce nie. W Polsce byłoby od razu, że chlejemy, amor. I potem jeden z drugim siedzą nawaleni. Niestety w dzisiejszych czasach coraz częściej byłaby tam też jedna z drugą, co jest jeszcze bardziej przykre. I nie ma mowy o jakiejkolwiek rozmowie, tylko jest hałas, jest burdel, jest brud i jest syf. Niestety, tak wygląda imprezowanie po polsku, czyli nachlać się, najebać się i być jak taka nawalona świnia, za przeproszeniem, ale tak niestety wygląda impreza po polsku. Impreza po polsku to jest siedzieć i chlać na umór. To niestety nas bardzo negatywnie wyróżnia na tle innych krajów, do których my tak bardzo chcielibyśmy iść, tak? Ponieważ no, wiele osób w Polsce no, jednak bardzo chce do tej Europy, bardzo chce do tej Unii, ale niestety to, jak ludzie w tym kraju się czasami zachowują, to jest aż tak przykre czasami, że no, wiem, że nie powinienem tego mówić, ale czasami aż wstyd się przyznać, skąd się pochodzi, naprawdę. Naprawdę, czasami poziom buractwa Polaków jest tak duży, że naprawdę aż jest wstyd. No i wiem, teraz
część powie, jak ci się nie podoba, to spierdolaj do tej Belgii. Nikt ci tutaj nie każe żyć, zdrajco narodu. Inne tego typu, no ale... Dlaczego? Ja bym chciał żyć tutaj, ale chciałbym jednocześnie, żeby... nie było czegoś takiego, że wszystko w tym kraju ogranicza się tylko do picia, no. Rany, ludzie. 350. O, to dlatego tutaj coś nie wyszło. Tutaj to było. Dlatego to tutaj coś nie wyszło. Tutaj poprawić. Dlatego, no niestety, ale jak widzę, jak zachowują się nieraz Polacy, no to jest aż przykro. Tak samo jak spotykają się właśnie ludzie na zachodzie. No to niestety, ale to wtedy widać, że to jednak jest zachód i nam do niego jeszcze no, sporo brakuje. Dlaczego? Ponieważ tam, jeżeli się spotykają, to po pierwsze, jeżeli już idą większą grupą, to szukają sobie jakiegoś baru lub restauracji, w której jest trochę więcej miejsca, tak? Trochę większe stoliki są. W Polsce nie, w Polsce jest 3 stoliki do kupy, a potem lecą kurwa i kuje na całą restaurację i śmianie się na głos. To od razu widać wtedy, że przyjechało polskie buractwo. Niestety jest to bardzo przykre, ale co jest najgorsze, już nie tylko ja to nawet dostrzegam, ponieważ no, Polacy są tak też postrzegani przez obcokrajowców. Na przykład, kiedy Polacy przyjadą na wschód, to nie jest to coś takiego, że wtedy Ukraińcy patrzą, że o, przyjechali Polacy, tylko jest... Tylko zaraz są... Właśnie to zrozumieć, jak Polacy się zachowują, że dalej zostaje nam takie myślenie, że przyjechała szlachta, to będziemy się bawić. Po czym Ukraińcy popatrzą, tylko jest, o, przyjechały polskie pany. Jak dla mnie to raczej polskie chamy, no ale dobra, niech będzie. Chodzi po prostu o to, że w bardzo wielu sytuacjach, niestety, ale nasi rodacy no, nie potrafią się zachować. Jest to mega, mega przykre, że chcielibyśmy, żeby postrzegano nas nie właśnie jako tych chamów i prostaków, a tak się niestety zachowujemy, tak się niestety zachowujemy. Czy możemy coś z tym zrobić? No oczywiście, że możemy zacząć nad sobą pracować, ale to muszą nad sobą pracować wszyscy, a nie, że tylko część, a reszta dalej będzie się świetnie bawić chlejąc. Oj, tutaj widzę, że tu jakieś światła nam się powłączały. Co swoją drogą też jest naprawdę ciekawe, bo w Polsce jest takie ciekawe podejście typu, że o, dużo pijesz? To na pewno jesteś alkoholik, menel i w ogóle. A z drugiej strony jak ktoś powie, nie piję, jestem abstynentem. Co? Przecież prawdziwy facet musi pić. Co ty, jakaś ciota jesteś, że nie pijesz? No i bądź tu człowieku mądrym. Taka ciekawostka, ne? Że prawdziwy facet musi pić. No nie musi. Ja na przykład piję bardzo rzadko, a nie czuję się niczym gorszy od moich znajomych, którzy piją sobie trochę więcej. A mam na przykład znajomego, który w ogóle nie pije od lat. I no też nie wydaje mi się, żeby był czymś gorszy od innych facetów. No ale cóż. Oj, tu natomiast widzę, że tutaj powstała nam trochę gorsza od innych droga, ponieważ powstała z takimi drzewami, a teraz ma już ładny trawnik. Tutaj też widzę, że powstała jakaś dewiacja, mutacja, abominacja. Musimy coś zrobić, trzeba ją poprawić, bo to tak tutaj nie może być, bo to tutaj źle wygląda. O, i teraz jest ładnie, teraz jest o wiele lepiej. Tu widzę, że jeszcze ta droga wyjazdowa jest przeładowana z tamtej dzielnicy. Zaraz będziemy działali w tej kwestii, żeby i ona wyglądała trochę lepiej. No i będziemy musieli zacząć przygotowywać się do zbudowania linii kolejowej. Dokładnie tak. Tutaj jeszcze trochę wyciągniemy do góry tę centralną część.
mniej więcej dotąd. I tu wtedy zbudujemy bardzo duży dworzec kolejowy, który będzie miał za zadanie obsługiwać połączenia tutaj właśnie portu z koleją, a jednocześnie pozwoli nam to zamknąć całą tą tutaj trasę, która przebiega tędy, tą kolejową. Aczkolwiek ja tutaj widzę, że tu jeszcze jest coś niedopracowane. Trzeba tą drogę do końca zbudować. To połączenie tutaj też trzeba zrobić. I tutaj drogę też trzeba pociągnąć do końca. Tylko jeszcze nie mam właśnie na to pomysłu, jakby to zrobić. Zaraz coś tu wymyślimy. Dajcie nam drogę. Taką zwykłą drogę i nie ulepszanie, tylko budowanie. Dobra, chciałbym się podłączyć pod to. Maksymalnie ostro w dół. Trzeba poprawić ten kanał, bo tutaj coś nie wyszło. Dobra, mamy małą powódź, ale ta powódź mi stąd zaraz zniknie. Mało ważne w tym momencie. Wyciągamy tutaj też drogę. A nie, dobra, jeszcze jej nie wyciągamy, bo po pierwsze odcinek jest bardzo długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdę tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam już na kolejne odcinki ze Skyline'a, gdzie poprawimy tutaj ten kawałek wybrzeża. Zaczniemy przenosić tutaj ten obszar. Będziemy wyciągać tutaj tą dzielnicę. Tutaj trochę ją poszerzymy jeszcze potem. Tutaj jakoś wyjazd trzeba będzie zaplanować. I zbudujemy tutaj jeszcze trochę większe to jezioro. A w kolejnych odcinkach dzięki, że oglądaliście. No i na razie.